ostatniego tygodnia stycznia. Akcja numer 10. Stacy Ogmont w meczu przeciwko Houston. Nie na darmo nazywają go Plastic Man. A teraz jedna z niecodziennych dobitek Shaka. I akcja Michaela Jordana przeciwko Nowojorczykom. Akcja numer 7 to podanie niezwykłe. Tyrona Corbina do Marchulonisa w meczu Phoenix Sacramento. Teraz przechwyt prezentowanego dzisiaj Brenta Price'a i siatkarskie podanie Calverta Cheneya do Wallace'a. Mecz Washington-Vancouver. Jason Kidd od kosza do kosza, sam w meczu Sacramento-Dallas. Akcja drużyny Indiany. Jackson, McKay i kończy Antonio Davis przeciwko Waszyngtonowi. A teraz spotkanie Miami, Nowy Jork i Ewing przeciwko Mourningowi. 1-1 i tak King Kong kończy tę akcję. A takie akcje najbardziej chyba lubimy. Ale jupy. Chris Mullin kończy Joe Smith. Ostatnia akcja tygodnia, najlepsza, należy do mistrzów NBA. Olajuwon Drexler i Chucky Brown w spotkaniu Houston-Detroit. Kończymy.